Witam Państwa na plantacji cebuli z Dymki. Oczywiście plantacja ta sama co zawsze. Teraz Państwu pokażę, jak wygląda, co zostało zrobione, a co nie. Proszę Państwa, niewielkie ilości stymfylium, tak jak zawsze, troszeczkę przysychające czubki, ale to jest kwestia też temperatur najprawdopodobniej. Natomiast plantacja na bieżąco podlewana. W zeszłym tygodniu po ustaleniach z producentem, po poprzedniej wizycie, zabieg Luno Experience plus siarczan magnezu. A teraz trzeba się przygotować, proszę Państwa, bo zapowiadana jest zmiana, diametralna zmiana pogody. Mają przyjść opady burzowe, ma zejść temperatura, więc będzie zwilżenie roślin, będą niższe temperatury optymalne do rozwoju chorób grzybowych, takich jak mączniak rzekomy, więc wydaje się, że jeżeli rzeczywiście tą zmianę pogody będą zapowiadać od gdzieś tam wtorku, środy, to należałoby w poniedziałek wykonać zabieg produktem Ridomil Gold z dodatkiem siarczanu magnezu i kilograma mankozebu, żeby dalej tą plantację chronić przed stymfylium. Co jeszcze można zrobić, proszę Państwa? W międzyczasie można zrobić zabieg preparatem Krypter ewentualnie z produktem Algaren Twin. Będzie to powodowało, że budujemy tolerancję na właśnie mączniaka, budujemy lepszy system korzeniowy, zrównoważymy tą roślinę, czyli będzie równowaga pomiędzy częścią podziemną a nadziemną. No i proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Przy tych bardzo wysokich temperaturach na jednej z roślin zauważyłem, że najprawdopodobniej są już pierwsze wciornaski, nie są to larwy, były to owady dorosłe, więc należałoby zwrócić uwagę na to, zlustrować swoje plantacje, popatrzeć, co się dzieje. Jeżeli rzeczywiście te pierwsze dorosłe owady się pojawiają, to należy wykonać zabieg przeciwko wciornastkowi. Myślę tutaj o dwóch produktach. Movento, małej ilości cieczy do 300 litrów wody ze zwilżaczem typu Inex albo Trend, który rozpuszcza woski roślinne. I drugi zabieg, produkt Benevia, większej ilości wody, 400-500 litrów z olejem, który poprawi skuteczność produktu. Dlaczego taka różnica w cieczy i w adiuwantach? Ponieważ produkt Movento jest produktem systemicznym i im mniej damy wody, tym więcej go wejdzie w roślinę, a mniej spadnie na ziemię. Natomiast produkt Benevia, lokalnie wgłębny produkt, musimy jak największą część roślin opryskać, dlatego też dodatek oleju, żeby substancja aktywna przyczepiła się. Ona wtedy sobie wnika w roślinę, laminarnie się przemieszcza po całej roślinie, więc tutaj tam, gdzie spadnie, tam jest i razem ze stożkiem wzrostu też potrafi urosnąć. Dlatego na to trzeba zwrócić uwagę.